Nietypową wystawę można zobaczyć w domu Urbańczyka. Zaprezentowano tu eksponaty wykonane przez osadzonych w zakładach karnych i aresztach. Już po raz trzeci Chrzanowskie Muzeum podejmuje tę tematykę. Kolejne wystawy mają jednak coraz większy rozmach i zmieniają formułę. Poprzednio prezentowano prace wykonane przez osadzonych w ramach zajęć terapeutycznych, ale także jako hobby czy po prostu dla zabicia czasu. Tym razem jest to wystawa pokonkursowa. Osadzeni świadomie tworzyli pod kątem konkursu, na konkurs. W konkursie udział wzięło 6 zakładów karnych i 2 areszty śledcze z okręgu małopolskiego. W sumie pracę tworzyło 36 więźniów. Na wystawie można zobaczyć bardzo różnorodne eksponaty. Są tutaj obrazy o przeróżnej tematyce, ale także kilka rzeźb przedmiotów o charakterze niemal użytkowym, czy na przykład modele statków. Wszystkie prace oceniało jury, które nie miało łatwego zadania przy takiej różnorodności prac. Bardzo trudno jest porównywać model, makietę, skrzypiec z zegarem takim dziwacznym i to jeszcze porównywać z kaspudełkiem z Ojcem Świętym. Dlatego stworzono umowne kategorie, w których wyłaniano zwycięzców. Pierwsza z nich to rzemiosło artystyczne, czyli dość szerokie pojęcie. Kolejna to już rzeźba, choć takich eksponatów na wystawie jest niewiele. Wynika to także z możliwości, jakie mają osadzeni. Nie w każdym zakładzie jest bowiem pracownia umożliwiająca tworzenie rzeźb. W tym przypadku twórczość związana była z udziałem w konkursie. To na co dzień jest też formą rehabilitacji. Dla więziennika, dla służby więziennej, organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, ale również i tych pracowni plastycznych, terapii zajęciowej w zakładach karnych, w aresztach śledczych, ale również tych prac własnych, tego, że więzień ma możliwość wykonywania takich przedmiotów, malowania obrazów w celach, to jest jeden z elementów tak naprawdę wzmacniających jego kompetencje, umiejętności, ułatwiający wchodzenie w nowe role społeczne. To jest jeden ze środków oddziaływania tak zwanego penitencjarnego. Takiego konkursu zakończonego wystawą jeszcze w Małopolsce nie było. Chrzanowski przegląd twórczości więziennej jest wyjątkowy także z tego względu, że Chrzanów jest pierwszym przystankiem, na którym można oglądać pracę. Będzie ta wystawa prezentowana w sposób objazdowy w różnych miastach na terenie Małopolski i Świętokrzyskiego. To jest element nowy. Po zaprezentowaniu tej wystawy w miastach Małopolski i Świętokrzyskiego ekspozycja pojedzie do Krakowa. Tam też odbędzie się licytacja eksponatów. Organizatorzy konkursu chcą w ten sposób zebrać pieniądze, które zostaną przekazane fundacji zajmującej się pomocą ofiar przestępstw. Na razie jeszcze nie zdecydowano, której konkretnie fundacji. Nie zapadła też decyzja o kontynuacji tego typu konkursów, choć prawdopodobnie będzie to impreza cykliczna.